Cześć, ja nazywam się Maciek Pawlicki i witam Was w kolejnym, trzecim już odcinku podcastu w całości poświęconemu drużynie Minnesota Timberwolves. Chyba dopiero trzecim. No dopiero już, kwestia gustu, czyli Wilkowy FM. Są dzisiaj ze mną Jacek Dżamczak Rachwał. Siema, mam nadzieję, że częstotliwość podcastu wzrośnie, także stąd moja docinka. I Mikołaj Dymu-Dymek. Cześć, cześć, jestem. Wracamy, bo konkurencyjne podcasty się od nas domagały, więc jest, musimy być. Tak, konkurencja. Konkurencja na rynku. 30 drużyn, 30 podcastów. Wszyscy nagrywają. Teraz zacznę z... Ja się przedstawiłem w ogóle? Nie pamiętam. Kto z Was pamięta? Jakby co, to jestem Lyrak. Może ktoś tam kojarzy. Panowie, w ostatnim czasie w Minnesocie dużo zmian, także trzeba było wreszcie usiąść i coś nagrać. I chyba pierwsze pytanie, które nasuwa się jakby naturalnie w obliczu ostatnich wydarzeń. Kto z Was był fanem Prince'a, proszę mi się przyznać? Ja nie byłem, przyznaję się. Ja tam za 2-3 piosenki kojarzę, też nie jestem jakimś super fanem. Ja przyznam się szczerze, że nic nie kojarzyłem i nadal nic nie kojarzę poza jakimiś, tak jak mówisz, dwoma klasykami, ale te stroje, które się pojawiły w moim odczuciu, są po prostu kozackie. Tak jak pierwszy raz je zobaczyłem, stwierdziłem what the fuck, tak za każdym razem, jak na nie patrzę, jak się coraz bardziej na tym zastanawiam, to są po prostu kozackie. Tam był przeciek na początku i z tego przecieku to w ogóle inne kolory było widać, to było na jakimś takim tle jakiejś takiej babcinej kanapy. I to w ogóle się wszystko gryzło i nie wyglądało, a potem jak zrobili tą oficjalną prezentację, to jednak okazało się, że to jest dużo lepsze, a jak już zrobili tą całą otoczkę na tym spotkaniu i wiesz, te wszystkie też bluzy meczowe w tych odcieniach i te wszystkie wizualizacje podczas transmisji, no i potem podczas tego meczu nawet chyba tam był ten top 5 i że najlepsze stroje City Edition i tam nieskromnie komentatorzy Wolves stwierdzili, że są na pierwszym miejscu, ale kurde, trudno się z nimi nie zgodzić. Chyba tylko Miami Vice może się równać. A Brooklyn też ma kozackie. Tak, ale Brooklyn to ma wszystkie kozackie. Brooklyn to ma w ogóle fenomenalną identyfikację wizualną. Przecież ludzie chodzą w czapeczkach Brooklynu i nawet nie wiedzą, kto tam gra. Nie wiedzą, co to za drużyna. Co to za drużyna. Ty, Mikołaj, zamówiłeś już swoją koszulkę? Nie, jeszcze nie zamówiłem, ale jestem zajarany, więc na pewno generalnie mam w planach zamówić. To szybko, bo ale się widziałem, że... Rose już się skończyły chyba, podobno. Na Rose to jest taki hype po tej 50, że to jakaś masakra. A ja chciałem Butlera, bo tańsze będą. Ja ostatnio byłem w sklepie koszykarza u mnie w Gdańsku i były koszulki meczowe Butlera, takie zwykłe z tego sezonu, czy z zeszłego. Tak. Rozmawiałem ogólnie ze sprzedawcą, że jeszcze się wstrzymam z zakupem, bo może za kilka tygodni będzie jakaś przecena. Także może coś będzie. Będziemy mogli zrobić oficjalne spalenie, po prostu kupimy za grosze właśnie chciałem to proponować. I spalimy w jakimś świetniku, w beczce po prostu, tak, zrobienia z Polski. Najpierw musimy się spotkać. Tak, to się narąbiemy się gdzieś w połowie drogi między wszystkimi naszymi miastami, przetniemy się i spalimy to. Ale dobra, panowie, teraz wracamy brzmi do poważnych... Tak, brzmi jak plan. Tak, zobaczymy, co z niego wyjdzie. Legitymacyjnie brzmi. Panowie, no to teraz najważniejsza sprawa ostatnich dni. Butler wreszcie opuścił zimną Minnesotę, przeniósł się do chyba cieplejszej Filadelfii. Chociaż nie wiem, jakoś minimalnie. No właśnie, to tam szału chyba pogodowego nie ma. Ale podsumujmy jeszcze, co wiem. Butler, Patton zostali wymienieni za A. Roberta Covingtona, B. Dario Saricza. W wymianie jeszcze był dołączony kontuzjowany Jared Bayless. To chyba właściwie tylko, żeby dopiąć to finansowo. I drugorundowy pick z 2022 roku. Chyba w obliczu tego, jakie pojawiały się inne plotki, także tu podczas naszych rozmów w podcaście drugim tutaj Mikołaj sugerował wymianę z Filadelfią, ale nie spodziewał się, że ona może być aż tak dobra, aż tak obiecująca, bo tylko z tego, co pamiętam, to był w planach Mikołaja jedynie Covington i Fultz. I Fultz, tak. Tak, Fultz, który
No, dziś to można by rozmawiać bardzo długo na temat tego pana i na temat tego wyboru, ale wróćmy do tych, którzy są w Minnesocie. Jak wam się ogólnie podoba ta wymiana w kontekście tego, co było na rynku? To, co można było dostać? Jakie plotki krążyły przed tą wymianą? Czy jesteście zadowoleni z tego ruchu, czy można było coś zrobić lepiej? Mikołaj, może od ciebie zaczniemy. Wydaje mi się, że nie mogliśmy chyba nic lepszego dostać. Jak tak spojrzymy, biorąc pod uwagę, że ta wartość jednak Butlera transferowa na rynku no, była dość niska przez całą tą dramę, przez to, że to jest ostatni rok jego umowy. Szczerze jestem zaskoczony, że udało nam się wyciągnąć Sarycia z Covingtonem. Byłem w lekkim szoku, bo po tym fiasko negocjacji z Miami, gdzie wydawało się, że ta oferta, tam podobno był Josh Richardson, Kelly Olynyk i pierwszorundowy pick. No i wydawało mi się, że to i tak już jest spoko oferta i jeśli byśmy to wzięli, też na pewno byśmy tutaj nie mogli narzekać na to, ale ta wymiana, która ma bardzo duży sens dla składu, jakim dysponuje Minnesota, i tutaj nie chciałbym, żeby ktoś mnie zrozumiał źle, Butler to jest świetny koszykarz, ale wydaje mi się, że trochę nie pasował po prostu swoim stylem jednak gry do nas i do nas, o Jezu, znowu mnie zlinczują, do Minnesoty i wydaje mi się, że po prostu nie było potrzeby takiego zawodnika, który tak dominuje piłkę, bo wtedy tej piłki miał mniej Wiggins, miał jej mniej Towns i taki free and D zawodnik, jakim jest Covington i Dario Saric, który może grać kilka pozycji i jest bardzo wszechstronnym zawodnikiem, idealnie wpasowują się do tego składu i zobaczymy, co z tego będzie. Tutaj Taylor brał udział tak w negocjacjach i chwała mu za to, że jednak wziął to na siebie i wydaje mi się, że Tips też chyba jednak zrozumiał, że nie ma co tego przetrzymywać i ciągnąć, więc w moim odczuciu jak najbardziej na plus. Pierwsza jakaś tam mała próbka jest za nami, w obronie wygląda to świetnie, powiedziałbym, trochę gorzej w ataku, ale no zobaczymy jeszcze, to jest dopiero 3 mecze. Więc liczę, że jeszcze będzie dobrze. No właśnie, podobno, jeszcze, przepraszam, że Jacek jeszcze dorzucę, bo podobno chwilę, paręnaście minut temu przeczytałem taki wpis czy artykuł, że jakie były jeszcze inne oferty, które spośród których podobno Wolves wybierali, którzy podjęli tą decyzję, że mieli tam trójkę na ostatniej prostej rozmów, że byli jeszcze podobno Pelicans, którzy oferowali Mitrowicza i pick, oraz Rockets, którzy na stole położyli Erika Gordona i dwa piki. Spośród tych trzech ofert, tej trzeciej Filadelfii, Wolves jakby wybierali, podejmowali ostateczną decyzję, no i to chyba jeszcze bardziej utwierdza nas w przekonaniu, że no lepiej chyba wybrać się nie dało. Jacek. Wiesz co, mam wrażenie, że ludzie strasznie przeceniają wartość tych pików, bo to wszystko są drużyny, te, z którymi mieliśmy, znaczy organizacja Wolves miała wymieniać, to wszystko są drużyny raczej na playoffy, ewentualnie Nowy Orlean może się do nich nie załapać, ale Philadelphia i Houston to jest raczej jak w banku, no i to się kończy pikiem tam koło 15, no że rzadko da się wyciągnąć jakiegoś super gracza koło 15, więc nawet jak Houston dawało 4... Kawhi Leonard. No dobra, no ale to wiesz, to są, Jimmy Butler to tam jeszcze niżej chyba był wybrany, tak, ale... Z 30. No. Justin Patton z 16. No właśnie. I jego jedna noga. Justin Patton z 16. Generalnie raz że z pików nigdy nie ma pewności, że coś będzie, a im niższy, tym jest mniejsza ta pewność. A dwa, że kurde, Tips i tak gra 9 ludźmi. Mamy dwóch ludzi jeszcze, których on sam przyznaje, że do tego są wrócimy jeszcze tutaj. Są tak, że są legitymi graczami. I no i po co nam teraz te piki? W przyszłym roku doszedłby jakiś gość i nawet nie dostałby szansy, tak? My jesteśmy, znaczy organizacja Wolves już jest, już nie jest w trybie przebudowy, tylko już powoli zaczynamy się zbliżać do win now, tak? I no to już powoli by wypadało, bo... Tak, no i to, że To, że nie ma już Butlera, to wcale nie znaczy, że nie możemy próbować, że nie możemy próbować znowu robić tych playoffów, więc dwóch graczy pierwszopiątkowych, którzy nie wymagają piłki, tylko
ich główną wartością dodaną jest obrona i walka na deskach. No i rzut za trzy. I rzut za trzy obu graczy, tak. Szczególnie Covingtona, no ale Saric też pokazał w ostatnim spotkaniu, że potrafi przymierzyć i mam wrażenie, że wiesz, że z czasem będzie się jeszcze bardziej odnajdywał w tej ofensywie, może w końcu wskoczy do pierwszej piątki. No, nawet jak porównasz to z tym mitycznym Richardsonem, bo wiele osób mówiło, że to jest w ogóle, wiesz, utopia, żeby on w ogóle był zawarty w tej wymianie. W końcu podobno był, ale patrząc na Miami, to teraz Richardson jest ich pierwszą opcją, a my już mamy, kurczę, 3-4 opcje mamy na piłce, właśnie, tak? Właśnie, mamy 3-4 opcje. Ale słuchajcie, więc no. Bez dyskusji z tych trzech pakietów to była najlepsza wymiana i no nie widzę w ogóle innej opcji. A słuchajcie, a teraz przenieśmy się jeszcze na chwilę do czerwca zeszłego roku. Chodzi mi ten temat po głowie i chciałbym z wami jeszcze to też przegadać. Wolves w wymianie za Butlera oddają Zacha Lawina, Chrisa Dana i siódmy pick w drafcie, który, bo to właściwie wtedy była wymiana piku, to my nie oddaliśmy Lauriego, tylko Wolves wybrali Lauriego, ale tam było wskazanie Chicago, tak, kogo mają wziąć. Dostajemy Butlera i Patona, właściwie Butlera i pick 16 w drafcie, czyli właściwie tych zawodników, których teraz oddaliśmy dokładnie tą samą paczkę, którą oddaliśmy teraz w wymianie z Filadelfią, oddaliśmy, Wolves oddali, pilnujemy się jakby cały czas tutaj, których Wolves oddali w wymianie z Filadelfią. Dojdziemy w końcu teraz, do sprawy. I teraz tak, no tak matematycznie porównując obie strony tego równania, można podsumować, że Zach LaVine, Chris Dunn i siódmy pick, który był, czyli to już nazywajmy rzeczy po imieniu, Lauri Markkanen, za Roberta Covingtona, Dario Saricza, Jerryda Baylessa i drugi pick draftu 2022 Filadelfii. I teraz ja rzucam dosyć... I pierwsze playoffy od 13 lat. Tak. I właśnie ja rzucam taką tezę, że biorąc pod uwagę fakt, że dzięki jeszcze Butlerowi swoje pierwsze mecze w playoffach i swoje pierwsze zderzenie ze ścianą przeżył Kat, przeżył Wiggins, zobaczyli z czym to się je, zobaczyli jak wygląda ten świat gier posezonowych, po regularnosezonowych, to biorąc pod uwagę to wszystko, plus to, jakich zawodników dostaliśmy na tu i teraz, to Wolves są w tej wymianie zwycięzcami w mojej opcji. Albo na pewno nie są przegrani, jak wiele osób... Jak już to na równi, tak. Tak, jak wiele osób wieszczy i jak jest ogólne zdanie, nie tylko w polskiej blogosferze związanej z NBA, ale też głosy kibiców zagranicznych czy amerykańskich pojawiają się, że jak można było oddać Lawina, Dana i Markkanena za Covingtona, Saricza, tak? Ja uważam, że biorąc pod uwagę całość jeszcze to, co mówię, nabywanie doświadczenia, to jest to uczciwa wymiana dla obu stron. Jak to się na to zapatrujecie, Jacek? No, ja uważam, że najbardziej aktywni komentujący w necie, czy to w Polsce, czy w US, czy gdzieś tam, po prostu uważają, że w koszykówkę się wygrywa zdobywając więcej punktów, a najlepiej jak to są jakieś super paki. No wiesz, sam kiedyś byłem młodym widzem NBA i jarałem się takimi gościami jak LaVine, ale on mimo że była ta seria 20 punktów, tam pierwszy od czasów Jordana, bla bla bla, to on jest jednym z najbardziej minusowych zawodników w całej lidze, no bo tak, po prostu nie broni, tak? Tak, tylko ty mówisz jeszcze o tym, co jest teraz z LaVine'em, a też trzeba pamiętać, jakich zawodników właściwie wtedy Wolves oddawali, bo oddawali LaVine'a, który był po bardzo poważnej kontuzji, tak, oddawali Chrisa Dana po sezonie, który okazał się dla niego całkowitym niewypałem, że nie mógł się odnaleźć w rotacji albo w braku rotacji Tipsa. No i oddawali pick, który zawsze jest niewiadomą, nawet jedynka tamtego draftu, czyli Fultz już wspominany, no jest niewypałem, tak? Mówię o tym, kim oni się teraz stali, no bo zawsze można podać argument, że byli w niewłaściwej drużynie i rozwinęli skrzydła tak, dopiero jak wyskoczyli ze szponów Tipsa, tak? Ale nawet biorąc to pod uwagę, jeżeli przyjmujemy narrację, że Tips tutaj jest wielkim złem, no to nawet porównując to, jak teraz się prezentują lub nie prezentują, bo są kontuzowani, tak? Jak widać, można być kontuzowanym nie tylko przez granie wielkich minut od Tipsa, tylko tak po prostu.
to są naprawdę dobre wymiany. I ta, którą robiliśmy, znaczy Wolves robili po Butlera i ta, którą teraz zrobili za Butlera. I no absolutnie, jeżeli już chcesz narzekać na Wolves, to nie narzekałbym na te wymiany. Narzekałbym raczej na rotacje, na duże minuty, na brak pomysłu w ataku itd. itp., tak? Ale na pewno nie na wymiany. Wymiany są, kurde, obie na co najmniej czwórkę z plusem, jak nie lepiej. Mikołaj? Jak dla mnie. Mnie generalnie śmieszą te komentarze, bo ci sami ludzie na pewno rok temu pisali, że ale super wymiana dla Wolves, a że Bulls to zostali okradzeni w ogóle i że dostali Chrisa Dana, który nic nie gra. I bo tak było, no nic nie grał, zagrał beznadziejny debiutancki sezon i jak na tak wysoki wybór w drafcie, no był po prostu słabym graczem, nie grał nic. Więc bez żalu go Minnesota oddała. Zach LaVine był kontuzjowany i ludzie mówią, że to Markkanena Minnesota wymieniła. Tak naprawdę jakby został ten pick, to nie jest powiedziane, że Tibbs by wziął Markkanena. Kto tam znowu był ósmy? Patona. Chciałbym Tillikinę na przykład i byśmy mieli Franka Tillikinę i pewnie Minnesota byłaby nigdzie. Tamta wymiana była jakimś tam ryzykiem. Chociaż wcale nie wydawała się na ryzykiem, bo po prostu Butler był człowiekiem Tipsa, tak? Więc tutaj to miało ręce i nogi, to miało sens i tamta wymiana była najlepszą wymianą, jaką Minnesota chyba w ogóle zrobiła kiedykolwiek. Nie wydaje mi się, żeby była lepsza wymiana dla Minnesoty, żeby pozyskać gracza takiego kalibru. Znaczy ja myślę, że lepszą wymianę Wolves zrobili teraz. Tak, ale chodzi mi już, wiesz, o takiego gracza, który jest naprawdę takim topowym graczem, tak? NBA. Jedno prowadziło do drugiego, nie? Tak. Potem nawet jak wartość transferowa... Nawet jak wartość transferowa jest cholobliwie niska, to znajdzie się jakaś drużyna, która jest w stanie zryzykować, bo taki gracz się po prostu nie zdarza często, nie? Mnóstwo tak, drużyn jasne. Bez takiego gracza funkcjonuje przez 10 lat, czasem bo muszą, nie mieli muszą okazji to zdobyć, no. Musi to drużyna zrobić, żeby po prostu... Spoko. Taka drużyna musi czasem zaryzykować, bo Minnesota to nie jest organizacja, która tutaj przyciąga zawodników, wolnych agentów. Najlepszym wolnym agentem przez wiele lat był Kevin Martin, który przyszedł do Minnesoty. No to już jest jakimś tam wyznacznikiem tego, że jeśli nie pozyskają zawodnika w wymianie, to ciężko jest tutaj sprowadzić gwiazdę. I to miało jak najbardziej sens. Nie wypaliło to po roku, bo Butler miał jakieś swoje chore jazdy i po prostu to nie wypaliło. I wydaje mi się, że wyciągnięte zostało najlepsze, co mogło być z tego. Ta wymiana jest po prostu moim zdaniem na to, w jakim momencie jest organizacja, jak zachowywał się Butler, jaka była jego wartość transferowa, Minnesota nie mogła wyciągnąć nic lepszego za to, więc tutaj nie widzę powodu, żeby łajać Tipsa czy Timberwolvesa za to, że mogli mieć Markkanena, LaVinea i Dana i byśmy mieli defensive rating na poziomie 120. No, jedyny minusik to, że to się stało tak późno i to nawet Taylor przyznał. Że przyznaje się do błędu, jakby, że nie zadziałał wcześniej. Ale wiesz co, ale paradoksalnie to też może być jednak nie aż taki duży minus, znaczy jest minus, ale można zapatrywać się na to w ten sposób, że jednak widzieliśmy, jak niektórzy gracze, szczególnie Kat czy Wiggins, reagują na tego typu motywacje, bo to też... Jeżeli czytać teraz niektóre wywiady, czy tam z zawodnikami, którzy byli cały czas w szatni Wolves do tej pory, tak, którzy po tam Butlera po jego odejściu żegnali samymi miłymi słowami, wiadomo, że to dużo w tym kurtuazji, bo Butler się odgryzał już jakimiś tam uszczypliwościami, ale jednak koszykarzem jest, był i prawdopodobnie będzie no ponad przeciętnym, tak, z absolutnego topu ligi, i myślę, że do niektórych graczy u nas w szatni, takich jak, nie wiem, Josh Okogi, czy choćby to jest Jones, jego narracja i sposób motywowania mógł jak najbardziej trafić, tak? Ale to ewidentnie było to, czego oczekiwał albo czego potrzebowali nasi młodzi zawodnicy z maksymalnymi kontraktami. Ja cały czas podaję jako przykład pierwszy sezon, jak
Kevin Garnett był w stanie dotrzeć do młodego kata, tak, że niby gracz już nie będący na topie, ale też tam już z pierścieniem, no legenda organizacji. I on miał do niego zupełnie inne podejście, spokojne, tłumaczył, może w szatni rozgrywały się inne rzeczy, ale te rzeczy nie wychodziły poza szatnię, tak? A tutaj to wszystko było wyciągane i dlatego ten rozwód musiał wcześniej czy później przyjść i bardzo dobrze, że mamy to już za sobą. Jeszcze w kwestii nowych zawodników chciałbym dodać jedną ważną rzecz, na którą też niektórzy nie zwracają zupełnie uwagi. Kontrakty zawodników, których dostaliśmy, tak? Szczególnie kontrakt Covingtona. To jest zawodnik, który ma kontrakt podpisany do końca 2021-2022. Nie ma żadnej opcji zawodnika, czyli praktycznie jest duża szansa, że zostanie w Minnesocie przez kolejne 4 lata. I ten kontrakt pod względem obecnych standardów finansowych ligowych jest bardzo dobry, bo on oscyluje wokół 10, 11, 12 milionów za sezon. To będzie rosło z sezonu na sezon co około 900 tysięcy. W tym roku jest 10,5, później będzie 11,3, 12,1 i 12,9. No i kontrakt Dario Saricia, który jest cały czas na swoim rookie kontrakcie. Ma jeszcze 2 lata gwarantowanego kontraktu, no ale myślę, że już w najbliższe wakacje no Wolves będą musieli mu zaproponować jakieś przedłużenie, żeby nie wszedł w wolną agenturę, jak to może mieć teraz miejsce z Tyusem Jonesem. Dobra, wiecie co, myślę, że ten temat mamy po części wyczerpany i chciałbym przejść do kolejnego tematu, bo żeby wystarczyło nam czasu na ten również. Już go, Jacek, trochę wywołałeś. No, rotacja. Słynna rotacja, 9-osobowa rotacja Tipsa. Zacznę od takiego wstępu. Ostatnio oglądając mecz, zdaje się, że był to mecz z Portland, Jim Peterson i Dave Benz, czyli komentatorzy Fox North, którzy komentują mecze Minnesoty, rozmawiali też o tej rotacji i wspominali, że Flip również Sanders prowadził podobną rotację i też miał z tym problemy, żeby wszystkich zawodników wartościowych, których ma na ławce, dobrze wykorzystać, żeby nikt nie był pokrzywdzony. No bo właściwie, jeżeli masz solidnych 10-12 zawodników na poziomie NBA, grasz 9, no to siłą rzeczy któryś jest pokrzywdzony, no i według tego, co możemy stwierdzić po ostatnich spotkaniach, poza tą dziewiątkę meczową, wypadają Josh Okogie, Anthony Tolliver. Jak się zapatrujecie na taki, zacznijmy od tej rotacji dziewięcioosobowej, czy według was jest to uargumentowane i Wolves powinni tak grać? I druga rzecz, jeżeli już mamy grać tymi dziewięcioma, czy akurat ta dziewiątka wybrana przez Tipsa jest w waszym odczuciu optymalną dziewiątką? Mikołaj, może od ciebie zaczniemy. Ja powiem szczerze, że trochę jestem zaskoczony, że Tolliver nie gra. W sumie wydaje mi się, że dobrze się dość prezentował i jednak potrafi rozciągać grę. I biorąc pod uwagę, że Dario Saric w tych rezerwowych unitach mógłby nawet grać na centrze, to grałbym Sariciem na centrze i Tolliverem obok niego, zamiast George Dzięga, który jest taką dziurą w ataku. Te jego rzuty po prostu z półdychy to czasami... wiem, że on często mu wpadają, no ale to są tak nieefektywne rzuty i po prostu nie mogę na to patrzeć. I przy obręczy daje się blokować. No nie, przy obręczy to on się boi nawet. To nawet ja nie wiem. Ostatnio meczu oddawał piłki po prostu spod obręczy gdzieś. Koszyk, ale mów no, dalej, kontynuuj. To też jest, no ale no, on będzie w tej drużynie i musimy się z tym pogodzić, chociaż odpaliłem sobie statystyki i wychodzi na to, że George Dzięk ma defensive rating w tych 3 meczach na poziomie 83 punktów, więc trochę byłem w lekkim szoku, no ale tak jak mówię, jestem zaskoczony, że Tolliver nie gra. Myślałem, że będzie, jednak wyglądał całkiem okej na początku sezonu. Nie bał się rzucać za 3, coś czego brakowało w Minnesocie przede wszystkim, tak? Więc dostawał piłkę, miał trochę miejsca, więc rzucał. Jeśli chodzi o Josha Okogiego, to on i tak grał nadspodziewanie dużo na początku sezonu. No było to związane z sytuacją Butlera, z urazem Wigginsa, więc on dostawał swoje minuty. No ale trzeba pamiętać, kto jest trenerem tej drużyny i jak on historycznie dawał szansę debiutantom, więc jeśli Tips ma 9 zawodników, których uważa, że powinni być przed nim, to on nie będzie dostawał po prostu szans, mimo że no, ten chłopak ma
widać, że ogromne serce do gry, zwłaszcza w obronie. W ataku no może jest surowy, tak, ale no to jest pierwszoroczny debiutant, więc można było się tego spodziewać, ale w obronie jest naprawdę, jeśli on ma ile, 20 lat, tak, no to wygląda już naprawdę nieźle. I ta rotacja, no 9-osobowa rotacja, wydaje mi się, że jest okej, okay. No to i tak jest dużo zawodników. No Tips czasami grał w tamtym sezonie, nie wiem, 7, góra 8 zawodnikami, tak? Pamiętamy, jakie minuty grali starterzy, więc nie wiem, na razie nie mam jakiejś, poza tym, że no trochę ja bym zrezygnował z Dienga na korzyść Tolivera, no ale to zobaczymy, jak to się rozwinie, czy Dario Saric zostanie przesunięty na przykład do piątki, bo wielu ludzi się tego domaga i podejrzewam, że wtedy mogłoby się trochę to inaczej rozwiązać, bo wtedy Taj Gibson na przykład by wchodził na rezerwowym unicie na pozycję centra i wtedy na przykład by się otworzyły minuty dla na czwórce, no ale to nie wiem, zobaczymy, jak to będzie, na razie nie mam jakichś większych tutaj uwag do tego, zobaczymy, nie wiem, co Jacek ty myślisz. Ja myślę, że to trzeba rozpatrywać sprawę dwojako, bo jedno jest kwestia jakiegoś takiego odgórnego założenia, że 9-osobowa rotacja jest okej, okay. Że wtedy każdy jest w stanie zagrać tam te 15-20 minut minimum i złapać rytm, ale drugą tą nieoptymistyczną stroną dla nas fanów jest po prostu brak woli jakiejkolwiek adaptacji, zmiany do warunków danego meczu, danego przeciwnika i tak dalej, tak? Czego dowodem jest ostatni mecz. Najlepiej. Tak, dokładnie. Wygląda na to, jakby Tips miał napisane na kartce dokładnie w której minucie kogo wpuszcza, kto ma ile zagrać i co by się nie działo, to on tak poprowadzi rotację. Ewentualnie ktoś złapie faulę, to wtedy wejdzie ktoś inny, ale nawet panika. Jak Covington złapał faul i ewidentnie to było tak, że Rose przed chwilą usiadł, to on mimo to wpuścił Rose'a zamiast Covingtona, zamiast na przykład Okoji, tak? Żadnej jakiejś takiej woli zamiksowania, wstrząśnięcia tym, zobaczenia, próbowania jakichś szablonowych rozwiązań. Fajnie jest mieć jakąś stabilizację, ale to też nie może być chyba aż tak właśnie zatwardziałe, jak ja tego słowa lubię używać. No nie wiem, patrzę na przykład na minuty Bostonu, tak, w tym sezonie. Oczywiście Stevens jest uważany za jednego z lepszych trenerów po tym, co zrobił w ostatnim sezonie, w tym im średnio idzie. No ale tutaj 10 w rotacji jest Daniel Theis, 11,6 minut na mecz, czyli on też prawie nie gra, tak? U nas w Wolves Tolliver ma 19,1 minut na mecz, aczkolwiek nie zagrał w ostatnich spotkaniach, tak? Ale to jest to... To nine-man rotation jest jakąś koncepcją, że jak ktoś jest kontuzjowany, to wtedy ktoś inny wskakuje i jakby jest... przejmuje totalnie rolę i ma szansę się pokazać z większej strony, ale nie można się tego aż tak twardo trzymać, tak? W ostatnim meczu ewidentne było to, że trzeba że trzeba spróbować czegoś innego. Też Tips mógłby stawiać czasem na Gibsona, a czasem na Sarlicza w pierwszej piątce, w zależności od okoliczności przeciwnika, tak? Bo są ewidentne lepsze matchupy dla Gibsona i gorsze, tak? Jak ktoś lata po obwodzie i wali za trzy, to Gibson po prostu nie nadąża. Widzieliśmy to w playoffach z Houston, tak? I Sarlicz na pewno dużo lepiej by się sprawdził, jak ktoś w pierwszej piątce występuje takim Tuckerem albo innym Miroticzem, tak? Albo w Memphis to wszyscy rzucają za trzy, tak? Gasola musiał kryć Towns, a Gibson krył jakiegoś strzelca za trzy i to też tam ciągle były czyste rzuty, tak? Powinna być jakaś taka większa różnorodność tego wszystkiego. Zasada nine-man rotation nie jest najgorsza, ale można by do niej wprowadzić wyjątki w zależności od sytuacji. O, to podsumowanie moje tego przydługiego wywodu. Dzięki.
To ja jeszcze dodam od siebie, że jeżeli ja miałbym ustalać tą dziewięcioosobową rotację, to za Dienga by wszedł Tolliver, za Tak, no to z tym Tyusa i oczywiście się za zgadzam. Tyusa Jonesa, Josh Okogie, bo biorąc pod uwagę no, niejasną sytuację, powiedzmy kontraktową Jonesa w tym momencie, czy będzie wola, żeby go dalej pod... Mimo, że jestem, zaznaczę, wielkim fanem tego chłopaka, ale nie wiem, jaka jest decyzja po tym, jak Jones nie otrzymał propozycji przedłużenia debiutanckiego kontraktu przed sezonem. To będzie wchodził w wolną agenturę, będzie zastrzeżony wolnym agentem, ale już Wolves w ostatnich latach korzystali z prawa, tak było w przypadku Bielicy, że to zastrzeżenie zwalniali. Także ja bym za Tyusa do tej dziewięcioosobowej wprowadził Joshua Okogiego, tym bardziej, no, że jest Derrick Rose, który jest Jeff Teague. Oni mogą wymienić grać na jedynce, także tak to widzę. Tak, mi się też Rose na jedynce bardziej podoba niż na dwójce, a Jones ma mega kiepski sezon, może to też przez to właśnie, że nie dostał tego przedłużenia. Możliwe, możliwe. I Kombinowałbym jakoś to jest specjalnie Tips tak robi, żeby nikt mu kontraktu nie dał, za Tak, minimum właśnie go tak. wezmą. A, okej. Dobra, Praktycznie. super. A z kimś tak było, nie? Ostatnio, że nie dali komuś kontraktu. No tego przecież, Z Nerlensem Noelem tak nie było, że miał ofertę? A nie. nie, to nie. U nas, Baza. Przecież Szabas tam A, no chciał tak, no on przedłużenie chciał, go tam. wiesz, 20 milionów. Tips dał tyle temu, no, swojemu ulubieńcowi Dingowi, a Baza pogonił i w końcu mieliśmy Baza za minimum. Ale dobrze, że No i gdzie mieliśmy. teraz Mie bas jest, no? no, mieliśmy No, jak mieliśmy. Ale przed właśnie. następnym latem powinni kombinować jakąś wymianę w pakiecie Jones-Dieng za jeszcze jakiegoś No, zawodnika. też o tym myślałem. A Jones mógłby się po prostu pokazywać tylko jak Rose odpoczywa. A Zabila? tak to. Zabila? Nie, ja tego nie powiedziałem. Ja A tego nie zabija. powiedziałem. Ale czekajcie, to żeby Proszę cię, za daleko za nie dużo byś odchodzić. chciał oddać. Tak, a żeby za daleko jeszcze nie odchodzić od tego tematu. Jeszcze chciałbym dwie rzeczy zaznaczyć. Dziewięcioosobowa rotacja. I tak patrzę teraz na minuty, jakie grają średnio zawodnicy Wolves. To tak, tam w tym sezonie 34 minuty, Wiggins 33,5 średnio na mecz. Jeff 31, Rose 30, Taj 27, Okogi 23. Kto tu jeszcze jest? Tolliver 19, to Właśnie jest Jones 19. Okogi ma 23, ale z 14, W 14 meczach z 17 zagrał, tak? Tak, Tylko to on na, w trzech tam na meczach w ogóle nie przykład. wystąpił. Tak, a on na przykład duże minuty zagrał, pamiętam, w tym legendarnym już meczu Rose'a, 50 Rose'a, on tam grał w pierwszej piątce. No bo Tiga nie było, nie? Tak, on tam 38 No. minut zagrał, jakieś wielkie. Także nawet biorąc pod uwagę tą dziewięcioosobową rotację, to nie jest tak, jak było w poprzednich latach, że jest zajeżdżanie. No wiadomo, że Covington to już też pamiętamy, że dostał po prostu taką lepę na dzień dobry od Tipsa, że w pierwszym meczu tam zagrał 41, tak? Coś Tak, takiego w tak. pierwszym swoim występie, także szybko został przywitany. No Niech wie. ale teraz ma po trzech meczach 34 minuty, także to się wszystko w Wyrównało. miarę wyrównało. I jeszcze jedna taka uwaga, która mi teraz naszła, bo tak mam otwarte statystyki. Mikołaj powiedział, że Tolliver dużo trójek odpala na mecz i że fajnie. No tak patrzę 3 na 7 na mecz, ale teraz tak jak spojrzeć na próby oddawane w tym sezonie przez Wolves, to Wiggins 5,5. Covington w tych trzech meczach odpalił 21 prób rzutów za 3. Karl Towns 4,4, Wiggins 5,5, jak mówiłeś. Prawie 4 próby od mecz na mecz od Rose'a. Taj Gibson ostatnio z rogu zaczyna trafiać. No, na razie ma jedną próbę średnio na mecz, ale też na skuteczności tam ponad 400%. Saric też prawie 5 trójek. Wolves stali się taką drużyną grającą współczesnym systemem, że siepiemy te trójki, no jak jest pozycja, tak? I oni mają dużo dobrych pozycji. To jest właśnie to, czego brakowało w poprzednich. Spacing jest naprawdę teraz. No, miło się to ogląda. No, raz to jest kwestia jakichś zmian w głowie trenera, a dwa kwestia personelu. I jakby no, tego, że liga idzie w takim kierunku, a nie innym. No Może się tak, to nie podobać, może się ale to nie Tips długo podobać. trwał na tym swoim, że tak powiem, że liga niech se idzie swoim, a ja będę Tak, trwał tak. niczym ta niewzruszona Tutaj, skała tutaj, smagana przez tutaj. morze. Tutaj trzeba niespodzianie go pochwalić, tak. Dochodzi do takich rzeczy, że zaczynamy chwalić za pewne rzeczy Tipsa, także No w tym sezonie to nie jedyna rzecz, nie? To jest. tak.
Tak, jakby skończyło się zajeżdżanie, może i się twardo trzyma te zasady 9 ludzi, no ale wielu innych trenerów tak gra. Walimy więcej trójek, obrona potrafi wyglądać lepiej. Jakby jest na czym budować, tak? I po tych czterech meczach, trzech meczach, tak? Trzech w nowym zestawieniu. Czterech bez Butlera, tak. Trzech z nowymi. To jest bardzo mała próbka, ale ja tutaj liczę naprawdę na walkę o playoffy i będę się tego trzymał, dopóki Oczywiście. To totalnie się nie rozpadnie, ale możemy grać jeszcze lepiej, szczególnie TIG szczególnie. No właśnie, słuchajcie, jeszcze na koniec, bo już nam zeszło ponad 30 minut, rozmawiamy, tak się zastanawiałem jeszcze, jaki temat poruszyć i wyszedł automatycznie z naszej dyskusji, sobie zaznaczyłem, Gibson czy Saric w S5. Słuchajcie, ja tak jak jak wymiana doszła do skutku, założyłem sobie, że może nie widzę innej opcji jak Saric wychodzący w pierwszej piątce i że w ogóle nie ma w tej kwestii dyskusji. Tak po tych pierwszych meczach wychodzę z założenia jednak, że to Gibson powinien wchodzić w pierwszej piątce. Nie tylko z tego powodu, że trochę zwiększył wachlarz swoich ruchów, swój wachlarz zagrań ofensywnych i że jest nieprzejednany w obronie, ale przede wszystkim wprowadza na początku meczu taką twardość w grze, że nieustępliwość. Wiele highlightów z pierwszych kwart spotkań to highlighty Gibsona walczącego na desce, kończącego akcję z góry, przypychającego się z centrami i silnymi skrzydłowymi przeciwników. I uważam jednak, że to, jak rozwiązuje to póki co Tips i mam nadzieję, że będzie grał tak dalej, to jest droga, którą Wolves powinni iść, jeżeli chodzi o rotację. Mikołaj, ty słyszałem, miałeś tam odmienne zdanie trochę. Czy dobrze zrozumiałem, że wolał Saricia? Tak, dobrze zrozumiałem. W sensie tutaj podzielam zdanie Jacka, że w zależności od matchupu tutaj Tips powinien być elastyczny, ale jest to Tips, więc raczej nie możemy od niego tego oczekiwać. Wiecie co, trochę mi szkoda Saricia, że on musi grać z Diengiem, że wychodzą w tej końcówce pierwszej kwarty i on ma Dienga tak pod ciasno. Tym koszem. I to jest po prostu tak mi szkoda czasem patrzeć na to. I to tak naprawdę to nie jest ważne, kto wyjdzie w tej pierwszej piątce, tylko potem jak będą wyglądały te unity podczas trwania meczu. Chciałbym zobaczyć na przykład więcej po prostu Saricia z Townsem, bo teraz grają dość sporadycznie, że są obaj na boisku, bo było tam kilka takich minut, no ale chciałbym zobaczyć właśnie więcej, jak oni są obaj, jak to będzie wyglądać, bo zwykle jest tak, że no zmieniają ten unit, teraz chyba Covington zostaje z tym rezerwowym unitem. Tak, i to wyglądało bardzo dobrze ostatnio na tak, początku. Tak, no ale jest tylko ten Dieng, no i ten Saric biedny, czasami poda mu tą piłkę i już jej nie odzyska, bo tak, Dieng i będzie Dieng rzucał. Zaczyna tańczyć i rzucać po dystansu przez ręce. Tak, kroki, popki, tak. Takie tam. Jakby za Dienga był wtedy Toliver, no to gra by była tak rozciągnięta, że to... No Saric by sobie wjeżdżał i posyłał dokładnie. Podania za plecami do Gibsona, który wtedy grałby na centrze. No właśnie. Tak. Albo do rogów, do wszystkich rozstawionych, tak? To też nie, największe uparcie Tipsa to też w graniu Diengiem. Po prostu powinien spróbować, choć nie wiem, w dwóch, trzech meczach zobaczyć, jak Gibson gra na rezerwowym centrze. I mnóstwo drużyn tak gra, że ich nawet ich startujące czwórki potrafią grać z rezerwowym unitem na centrze. A on się uparł, że Gibson to jest czwórka i koniec. No tak. I to jest największy zarzut. Ale mnie. To jest dziwne trochę dla mnie, bo ten Dieng tak na początku sezonu, przed wymianą, to nie miał aż tak tyle tych minut. Były te mecze, że grał tam naprawdę ogony. I teraz nagle Toliver siada na ławce, a Dieng wychodzi i gra duże minuty. No dla mnie było to lekkim szokiem. Nie wiem, skąd się to nagle wzięło. No ale, wiesz, Saric zastąpił minuty Tolivera, Dieng gra podobnie. I to możesz mieć takie wrażenie, bo Toliver nie gra, a wcześniej grał więcej. Ale to jest raczej tak, że Saric zabrał mu minuty, poczekaj, nie? Poczekaj, zakładając, że gramy dalej Diengiem. Jak wejść w statystyki, no to jednak Dieng więcej grał na początku sezonu. No a to może miałem takie wrażenie. Później 15, no to może, 12, to 15, może... 16, teraz w drugiej połowie, tak od 10 spotkania, 12, 9, 8,
10. No to może Tips w końcu dostrzega i za jakieś 30 spotkań już będziemy mieli Gibsona na terenowym centrze. Bądźmy cierpliwi. Ale tak teraz zastanówcie się, teraz uzmysłówmy sobie jeden fakt, że wyobrażaliście sobie tak jeszcze 2 tygodnie temu, no nawet tydzień temu, że padnie takie zdanie, że naszym największym problemem w tym momencie jest to, że Tips gra dużo dingiem? W Minnesocie największy problem, że gramy dingiem? Problem jest, że nie trafiamy do kosza. No, ale generalnie ostatnio za bardzo, ale... Ale chodzi konkretnie o rotację, tak? Że biorąc pod uwagę całą rotację, wszystkie problemy z rotacją związane przez ostatnie miesiące i tygodnie związane z Wolves, to nagle dywagujemy no pojawił na się tym, problem bogactwa. Ale dywagujemy jest... na tym, kto powinien być 8-9 w rotacji, tak? Tak. I raz, że Tips gra tą dziewiątką, tą rotację, co też nie było oczywiste parę miesięcy temu, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że to jest nasz największy problem, no bo no, z drugiej strony, ile można gadać o Wigginsie, który, wbrew wszystkim opiniom osób, które też zaglądają na nasz fanpage i twierdzą, że Wiggins się nie poprawił, no poprawił się. No poprawił prawie. Się i szczególnie w obronie. Za trzy tak. I w obronie. I style. I style. Tak, to jest. I idzie, może na zbiórkę nie idzie, ale na bloki, na pomoc. Nie pamiętam kiedy. Tak, czy test, kiedykolwiek test widziałem. Oka wypada tak, dobrze, no. Tak, może statystycznie to nie widać, ale jeżeli ktoś śledzi wszystkie mecze od deski do deski, nie bazując na highlightach, no to jednak nie można powiedzieć, czy nie postawić i obronić znaczy, tezy, że Andrew jest Wiggins. To... się nie poprawił. Oczywiście nie jest to wart poziom tych maxa, pieniędzy. No. No, oczywiście, że nie, ale to... Tak. To jest także zaskakujące, zaznaczmy. To jest zaskakujące, to że pojawił się problem bogactwa i tak naprawdę sam Tips przyznaje, że ma 11 graczy, którzy zasługują na miejsce, tylko po prostu ma taką filozofię, a nie inną, tak? No i rzeczywiście fajnie, gdyby odszedł tego Dienga, no bo to jest gra z poprzedniej epoki zupełnie. I do tego jeszcze nie jest w formie. Może się pojawić argument, że jeżeli ktokolwiek chciałby wziąć jego okropny kontrakt, to niech chociaż dostanie jakieś minuty, ale no nie wiem, ja bym się już z tym pogodził, że to jest taki kontrakt typu Mozgow czy Noah i typ po prostu siedzi. A przychodził do ligi jako naprawdę solidny obrońca na poziomie akademickim, tak? Także tak. Taka była nadzieja, że dołoży rzut i będzie fajną nawet stretch niestety, form, trójka wciąż się nie pojawiła, a na pozycji numer 4 jest za wolny i nawet na pozycji centra czasem jest za wolny, po prostu po każdym switchu jest jechany. W ataku ma takie ruchy ślamazarne, po prostu go blokują nawet tam... wiesz, zabierają mu piłki skrzydłowi przeciwnika, no nie wygląda to dobrze, po prostu moim zdaniem Wolves powinien się pogodzić, że ten kontrakt to był nie wypał, posadzić go i grać Gibsonem na rezerwowym centrze i chciałbym to zobaczyć, wiadomo, że mogę się wymądrzać, bo nie wiem jak to będzie wyglądać, bo to się jeszcze nie stało, ale chciałbym to zobaczyć. No ja bym dorzucił jakiś pik, żeby go gdzieś... Albo Jonesa. Albo Jonesa, albo pik. Jakiś też mogą kombinować, ale teraz powinni się skupić na ogrywaniu tego, co jest. Tak, zdecydowanie. A nie i powinno być dobrze. Mecz z Blazers naprawdę ogień. Dokładnie. Dobra, panowie, trochę już nam zeszło, ponad 40 minut, także na dziś będziemy kończyć. Mam nadzieję, że kolejne nasze spotkanie będzie szybciej niż w nowym roku, bo taka by nam wypadała średnia. Czy coś jeszcze na koniec byście chcieli dodać od siebie? Jakieś wnioski z tego, co ostatnio widzieliście na parkiecie? Albo jeszcze jakieś spostrzeżenia, pomysły na wymianę? Ja chciałbym powiedzieć tylko, że cieszę się, że odszedł Butler, bo Wiggins może w końcu grać więcej tyłem do kosza, w czym jest bardzo dobry. Tak. I zwłaszcza, że gra na dwójce i było to widać w meczu z Blazers, gdy miał przewagę wzrostu nad McCollumem no, i po prostu strasznie, tak. Jechał strasznie. I to jest jego gra i on był w tym dobry, był świetny w tych pierwszych sezonach. Potem przyszedł Butler, zabrał piłkę i on nie miał tych posiadań, więc liczę, że będzie miał ich dużo, bo jest bardzo dobry w tym. Tak, te jego takie półhaki może nie wyglądają jakoś super, ale potrafią być skuteczne i jak dołożył do tego trójkę, to
jest całkiem niezłym roleplayerem. Oczywiście nie jest dalej maksem, ale... Na maksie. Czyli kończymy jeszcze jednym wnioskiem, poza tym, że naszym największym problemem jest Dieng, to że Andrew Wiggins jest na fali wznoszącej i tego, kto rozpoczynał słuchać, każdy, kto rozpoczynał słuchać ten podcast, nie spodziewał się na pewno takich wniosków na jego zakończenie. Dziękuję panowie za dzisiejszą rozmowę. No, ja jeszcze trzymam kciuki za Tiga, naprawdę. Po kontuzji nie jest sobą i jak wróci do normalnej dyspozycji, powinno być jeszcze lepiej. Oby jak najmniej takich meczów jak ostatni z Grizzlies, bo to był dramat i też pokazał braki w podejściu Tipsa, ale już do tego nie wracajmy. Panowie, dziękuję wam serdecznie. Wszystkim, którzy słuchali nas do tej pory, również dziękuję. Zapraszam do śledzenia naszego profilu minnesotatimberwolves.pl, gdzie na bieżąco dowiecie się wszystkiego na temat drużyny Timberwolves, zapowiedzi, relacje, ciekawostki. Zapraszam. Byli dzisiaj ze mną Mikołaj Dymu-Dymek i Jacek Dżamdżak Rachwał. Na razie, do następnego. A ja nazywam się Maciek Pawlicki i do zobaczenia, do usłyszenia na łamach YouTube'a i na naszym profilu. Cześć. Siema.